O, witajcie! Niedawno znalazłem sobie pracę. Wszystko mam tu poukładane i nic dziwnego się nie dzieje. Z wyjątkiem tego, to zdecydowanie nie powinno się dziać. Gdzie ja je? O, nie, już wiem. Nareszcie udało mi się przeteleportować człowieka! I tym razem w jednym kawałku! To super, ale powinienem już wracać do pracy, więc... Ale dorośle, masz teraz pracę! Ale wciąż brakuje ci żony, prawda? A ty przypadkiem nie miałaś chłopaka? No wiesz, kościotrupa. W sumie ciężko stwierdzić, czy to był chłopak. Zerwaliśmy miesiąc temu. Wciąż się tu czasami pojawia, bo w tym domu jest dużo kości. No to fajnie było się z wami spotkać, ale naprawdę muszę już wracać do pracy, więc jeśli mogłabyś mnie przeteleportować z powrotem, to byłbym bardzo wdzięczny. Wiem, czemu ze mną zerwałeś. Moja magia była za słaba. Ale Kasia, którą znałeś, to przeszłość. Teraz moja moc jest znacznie potężniejsza. Ciekawe, co powiesz na to. Pewnie pożałuję tego pytania, ale co ty właściwie zrobiłaś? Sprawiłam, że wszyscy ludzie na świecie znajdujący się poza tym budynkiem zniknęli. Teraz, kiedy jesteśmy sami na Ziemi, możemy robić, co chcemy. Wiem, co możemy zrobić. Przywrócić ludzi na Ziemię. To strasznie nudny pomysł. Poza tym i tak nie wiem, jak to zrobić. To czemu w ogóle rzuciłaś to zaklęcie, skoro nie wiesz, jak to teraz odkręcić? A bo ja wiem. Jestem spontaniczna. Kasia, zrób coś z tym! Unicestwiłaś ludzkość! Jesteś jak 1000 Hitlerów! Masz rację, jestem zła i powinieneś mnie ukarać. Może najpierw mnie zwiążesz, a potem... Dobra, niech ci będzie. Przywołam jakiegoś demona. Może będzie coś wiedział. A nie ma może jakiegoś innego rozwiązania? Co mówisz, kaczuszko? Teleportowano nas? To znowu ten człowiek. Jak widzicie, byłem zajęty. Jeśli jeszcze raz ktoś mnie tu ściągnie, to zniszczę waszą nędzną planetę. Teraz to by i tak nie miało większego znaczenia, bo wszyscy ludzie zniknęli. Ale może ty wiesz, jak to odwrócić? Oczywiście, że wiem. To mógłbyś nam pomóc? Niech pomyślę. Zrobiliście coś złego. Czyli gdybym przywrócił ludzi z powrotem, to byłoby to coś dobrego. Tak, dokładnie tak by było. W takim razie życzę wam niepowodzenia. Macie moje przekleństwo i do niewidzenia. Hehe. I właśnie przez takie odzywki nie możemy być razem. To plus fakt, że nie posiadasz pęk. Kasia! Słucham. Skoro wszyscy ludzie zniknęli, to znaczy, że nikt nie pilnuje reaktorów jądrowych. Co jeśli one już zdążyły wybuchnąć? Co jeśli zostaniemy napromieniowani i zmienimy się przez to w jakieś mutanty? Moja magia chroni mnie przed promieniowaniem, a kościotrup jest odporny na praktycznie wszystko. A co ze mną? Nie przejmuj się, może nie będzie tak źle. Masz rację. Musimy się teraz skupić na ratowaniu świata. I chyba już wiem, co powinniśmy zrobić. Na początku. Tymczasem w niebie. A tak w ogóle to jesteś cherub czy cherubin? Dobra, nieważne. Ziemia jest zagrożona, musimy lecieć na pomoc! Nie, tylko jedna osoba może tu pomóc. To może być całkiem ciekawe urozmaicenie. Ta macka wygląda bardzo zachęcająco. Skąd tu się wziął ten kubek? Przybyłem na tę ziemię, by osądzić wasze losy, albowiem to ja jestem Bogiem. To Bóg jest kubkiem? Gdybym ukazał się wam pod mą prawdziwą postacią, zmienilibyście się w kamień. Zniknięcie wszystkich ludzi nie było częścią Bożego planu. Obiecałem jednak przed wiekami, iż oszczędzę ten świat, jeśli znajdzie się w nim przynajmniej jeden sprawiedliwy. W tym kościotrupie nie ma nienawiści. Przepełniony on jest miłością. Ze względu na niego przywrócę ludzi z nicości z powrotem na tę ziemię. Czas już nadszedł, bym do mojego królestwa powrócił. No to z Bogiem. Ze mną. Skoro wszystko dobrze się skończyło, może pójdziemy na lody? Zwykłe niebo wystarczyło.